problematykę internetu rzeczy, o to przede wszystkim, co oznacza to pojęcie i jakie są główne problemy związane z tym zagadnieniem. Internet rzeczy jest stosunkowo nowym fenomenem, polegającym na tym, że większość z przedmiotów, również przedmiotów codziennego użytku, z których korzystamy, będzie w najbliższym czasie podłączony do internetu. Będzie przekazywało część informacji o tym, o swoim działaniu, o tym, czym są, do czego służą, w jakiej są obecnie formie, do sieci i tam informacja ta będzie zbierana i przetwarzana celem ich lepszego wykorzystania. Najlepszym przykładem może być tutaj lodówka. Lodówka, która jednocześnie komunikuje się z wszystkimi produktami, które znajdują się w niej w środku. Czyli jogurty informujące o tym, że zbliża się termin ich ważności, mleko informujące o tym, że zostało otwarte tego, a nie innego dnia. Wszystkie te informacje, to informacje, które będziemy w stanie odczytywać, odbierać z telefonu komórkowego, z komputera przenośnego, również będą je w stanie przetwarzać ci, którym na to pozwolimy. Jeżeli będą to soczewki kontaktowe, które jednocześnie będą badały poziom cukru we krwi, to wszystko w porządku, jeżeli będziemy mieli do tej informacji dostęp sami. Również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką informację otrzymał nasz lekarz. Natomiast jeżeli te informacje miały być zbierane przez producenta takich soczewek, a pierwsze tego typu soczewki zostały przygotowane przez firmę Google, to już należy się zapytać, czy na pewno wiemy, do czego te informacje będą wykorzystane. Jak wygląda problematyka bycia zapomnianym w nowym rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych? Tak zwane prawo do bycia zapomnianym, które tak naprawdę powinno być nazywane prawem do usunięcia danych, zostało rzeczywiście uregulowane w nowym rozporządzeniu Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, które ma zastąpić ustawę o ochronie danych osobowych w 28 krajach członkowskich unijnych. Będzie ono oznaczało tyle, że nasza informacja, informacja o nas, której nie ma już dzisiaj podstaw do jej przetwarzania, do jej dalszego używania, może być przez nas wycofana bądź zablokowana w sieci. Oczywiście mówiąc o prawie do bycia zapomnianym, często odwołujemy się do słynnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiącego o tym, że informacje dotyczące jednego z przedsiębiorców hiszpańskich powinny być usunięte również z wyszukiwarki Google, z indeksu, którego ta wyszukiwarka stosuje. Ale tak naprawdę jest to tylko przedłużenie prawa do usunięcia danych, które znajdowało się już w dotychczasowej dyrektywie o ochronie danych osobowych. Osobowych.